Dzień dobry moi kochani, witam was w nowym filmie na moim kanale. Dawno się nie witałam w ogóle podczas make-upu. Zaczynamy moi drodzy piąteczek. Właściwie to nie zaczynamy, bo piątek już się zaczął, jest dosyć w ogóle późno. Zaraz będzie godzina 15. Także stwierdziłam, że to jest ostatni moment, żeby się z wami przywitać jeszcze za dnia, bo zaraz będzie już ciemno. Trochę dzisiaj późno z uwagi na to, że wczoraj wrócił Yuri. Od rana oboje mieliśmy trochę pracy, także każdy taki wolny moment wykorzystywaliśmy na to, żeby właśnie popracować. A teraz słuchajcie, Edzio jest na drzemce. Ja się ogarniam do wyjścia. Yuri właśnie bierze prysznic i słuchajcie, dochodzimy z domu. Dzisiaj jest dla mnie taki dzień, którego jestem ciekawa, o może tak wam powiem, dlatego że idę dzisiaj, słuchajcie, na konsultację do takiego pana, który specjalizuje się w medycynie chińskiej. Pan w ogóle jest z Chin. Poleciła mi tego pana koleżanka, która zobaczyła moją buzię. I tak patrząc właśnie na to, co się dzieje na mojej buzi, teraz akurat mam makijaż, więc tak tego nie widać, powiedziałam, że właśnie miała dokładnie to samo i nie wiadomo było skąd. Wyniki badań dobre, wszystko ok. Intolerancje pokarmowe, spoko. No a jednak problemy z cerą były dosyć mocne. Wtedy też właśnie moja koleżanka, ta, która poleciła mi tego lekarza, miała problemy z zajściem w ciążę i również nie wiadomo o co chodziło, bo wszystkie badania były dobre i właśnie powiedziała mi, że poszła do tego pana. Chodziła na akupunkturę, sama lekko nie dowierzając, że może to przynieść zamierzony efekt, ale przyniosło i nie dość, że pozbyła się problemów skórnych, to też zaszła w ciążę. Ja, słuchajcie, ogólnie jestem bardzo otwarta, jeżeli chodzi o taką medycynę. Czy medycynę chińską, czy w ogóle medycynę taką alternatywną. Medycynę naturalną. Jestem przekonana, że mi to nie zaszkodzi, a uważam, że może mi pomóc. Dlatego stwierdziłam, że również się wybiorę. Ja ogólnie byłam już jakiś czas temu na akupunkturze. Natomiast chyba po prostu może trafiłam w miejsce, które jakoś nie do końca mnie przekonało. Nie wiem. Natomiast mam teraz taką sytuację, że faktycznie jestem zdrowa, mam dobre wyniki badań. No wiem, że nie mogę przeginać z glutenem, ale nie robię tego. No a jednak na mojej buzi cały czas, mimo tego, że naprawdę w tym momencie już bardzo się pilnuję, jeżeli chodzi o pielęgnację. Na bieżąco konsultuję się z kosmetologami z Pretty Studio. Wysyłam często dziewczynom zdjęcia, jak coś mi się pojawi. Dziewczyny też naprawdę bardzo mi pomagają, jeżeli chodzi o moją buzię. Jeżeli chodzi o moją pielęgnację, to jest ona teraz naprawdę bardzo świadoma. Chyba najbardziej po prostu odkąd żyję, to teraz przykładam do tego taką naprawdę wagę i stosuję wszystko to, co powinnam. No i oczywiście widzę tego efekty, bo jest o niebo lepiej. Nie mam już takich ogromnych stanów zapalnych, nie mam już też takich dużych ognisk tych stanów zapalnych. No jest gigantyczna generalnie poprawa, odkąd właśnie ta moja pielęgnacja jest bardziej świadoma, odkąd też wszystko konsultuję z dziewczynami z Pretty Studio. Dziewczyny naprawdę znają się na tym, są wykształcone w tym kierunku, więc też im ufam. Ale nadal to nie jest to i nadal na tej mojej buzi pojawiają się stany zapalne w przeróżnych miejscach i powiem wam, że naprawdę ja w ogóle myślałam, że ja mam w organizmie jakiś stan zapalny i to się wszystko dlatego dzieje, no ale nie mam, jestem zdrowa, zdrowo się odżywiam, wiadomo czasem sobie tam pozwolę na coś niezdrowego, no ale naprawdę w 90% odżywiam się zdrowo, piję dużo wody. Włączyłam nawet sport, taki minimalny, tyle ile mi pozwala moje życie teraz warunki. Ale no naprawdę bardzo się staram teraz żyć zdrowo. No a nadal to się pojawia, więc stwierdziłam, że spróbuję, bo na pewno mi to nie zaszkodzi, a jeżeli miałoby mi to pomóc, no to w ogóle super. Ja wierzę w takie rzeczy i ja w ogóle jestem przeciwnikiem leków i tak dalej. Wiem, że gdybym pewnie wzięła teraz jakiś lek i poszła do dermatologa, który na pewno by jakiś lek mi przepisał, to by mi to poschodziło, ale ja uważam, że absolutnie nie tędy droga. I im bardziej naturalnie jestem w stanie sobie pomóc, tym po prostu to jest dla mnie lepsze rozwiązanie. Do tego stwierdziłam, że pójdę. Ja oczywiście mam jakieś swoje takie teorie mniej, powiedzmy, medyczne. No bo też po prostu wiem, że jestem bardzo przemęczona. Mam też bardzo dużo teraz różnych stresów w moim życiu. No wiecie, to wszystko się odbija na naszym zdrowiu. U niektórych to będzie odbijać tak, a u innych inaczej. Mi się wydaje, że gdzieś tam u mnie to się właśnie odbija tak. Ale zobaczymy, co mi pan powie. Jestem na maksa ciekawa tej wizyty. A potem wszyscy razem pojedziemy już na jakieś większe zakupy. Takie wiecie, spożywcze i mam nadzieję, nie wiem, czy to się uda.
chciałabym bardzo już kupić ten dywan, bo na poprzednim filmie właśnie Wam opowiadałam, że brakuje w domu dywanu i dzisiaj ogólnie miałam zawał, bo Edzio stał na tych płytkach i puścił się jak dwoma rączkami i tak wiecie, lewo, prawo, lewo i oczywiście w ostatniej chwili go złapaliśmy. No ale wiecie jak to jest, nie jesteśmy w stanie cały czas mieć po prostu tych oczu tak dookoła głowy, a jednak te płytki są mega twarde, śliskie i bardzo bym jednak chciała, żeby chociaż na połowie naszej przestrzeni na dole właśnie był dywan. Mam nadzieję, że uda nam się go dzisiaj kupić. Może po prostu go pomacam, zobaczę, czy to nie zamówię online, bo w sumie nie wiem, jak my go przetransportujemy. No zobaczymy. W każdym razie na pewno jedziemy na zakupy, a Wy jedziecie razem z nami, także ja teraz kończę makijaż i zapraszam Was do oglądania. Moi drodzy, jeszcze trzy polecajki. Pierwsza polecajka to jest ten żel do brwi z NYXa. On jest tak jak mydełko, tylko od razu zaaplikowane na szczoteczkę. Ja mam go w kolorze dark brown. Mimo tego, że ja mam makijaż permanentny brwi wykonany, to ja i tak zawsze sobie lubię przyjechać właśnie takim produktem do stylizacji, dlatego już po prostu ładnie to te brwi wyczesuję, no i te włoski są po prostu ładnie ułożone. Kolejna polecajka, ogromna polecajka. Jakiś czas temu dostałam ten puder by Terry w paczce PR od drogerii Puder i Krem i powiem Wam, że wskoczył on na moje pierwsze miejsce pudrów sypkich. Nawet wyprzedził Chanel, który uwielbiam, wyprzedził Variet z Eveline, który również bardzo lubię. On ma bardziej matowe wykończenie niż te dwa produkty, które teraz wspomniałam. Dla osób, które chcą co nieco przykryć, uzyskać taki troszkę mocniejszy efekt, to uważam, że po prostu to jest genialny produkt, także bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. I słuchajcie, ostatnia rzecz, którą chciałam Wam polecić, nawet chyba nie ostatnia, dobra, ostatnia, to jest pupa Wam. Ja nie mam pojęcia, dlaczego ja tak późno trafiłam na ten tusz i tak późno go odkryłam, a to również dzięki paczce PR od drogerii Puder i Krem, bo właśnie on tam był. Dostaję od Was ostatnio ciągle pytania o moje rzęsy, a uważam, że to jest duża zasługa tego tuszu. On po prostu daje naprawdę przepiękny efekt. Rzęsy są mega wydłużone i jak w ogóle chcę uzyskać jeszcze taki jeszcze mocniejszy efekt, to tak jak teraz nałożyłam go sobie tak, wiecie, delikatnie, to zresztą pokażę Wam jeszcze sobie nałożę dzisiaj troszkę więcej. To właśnie czekam, aż troszeczkę on przyschnie i nakładam tak jakby drugą warstwę. No i wtedy to już w ogóle ten efekt jest wow. Spójrzcie, dołożyłam sobie teraz, żeby Wam właśnie pokazać, jak to wygląda. Dołu nie maluję, żeby już, wiecie, nie przesadzać. I ostatnio Wam powiedziałam o tym, że kupiłam korektor z IT Cosmetics w końcu w swoim kolorze. Cały czas sobie go testuję. Jak na razie naprawdę jest super, ale nie chcę Wam jeszcze go tak w 100% polecać, bo jeszcze trochę za mało go używałam. Mam go też dzisiaj na sobie. W ogóle nie spodoczę, ja go używam też na te wszystkie rzeczy, które tutaj mam, żeby je przykryć i naprawdę spoko to wygląda. Także mój makijaż jest gotowy. Lecę teraz na dół, zbiorę wszystkie rzeczy Edzia i już przyszukuję nas do wyjścia. Ostatnio zrobiłam coś. Na pewno Wam też się zdarza tak zrobić. No po prostu zobaczyłam reklamę na Instagramie, która mi wyskoczyła taka, wiecie, w sponsorowanych i kliknęłam i kupiłam sweter, który szedł z Francji. Ten sweter do mnie szedł około tygodnia. Jego skład nie jest idealny, ale nie jest też najgorszy. Mamy tutaj bawełnę, poliester, niestety trochę akrylu i wełnę. Sprawdźmy to, czy on jest w ogóle... Och Boże, jakiś słodki. No nie wiem, strasznie mi się to spodobał. Piękny jest. Pokażę Wam potem, jak wygląda na mnie. Muszę go wyprać i zobaczymy, jak się zachowa. To jest, słuchajcie, taka firma. Luzabelle Paris. Kosztował coś około 220 chyba złotych. Przybrałam się, słuchajcie, z tego wołnianego swetra, bo stwierdziłam, że się w nim ugotuję, bo jednak będziemy też w centrum handlowym pewnie i tak dalej, także założyłam sobie dresik. Jestem, słuchajcie, po pierwszym zabiegu akupunktury i będę na pewno przychodzić tutaj do pana, doktora. Moje wrażenie jest bardzo pozytywne jak na razie. Po prostu jak skończę serię, a będę teraz codziennie jeździć na akupunkturę, to powiem Wam, czy zobaczyłam efekty i w ogóle co powiedział mi pan doktor i wszystko. A teraz idziemy jeść. Jesteśmy w fabryce Norblina. Kiedyś tutaj mieszkaliśmy obok, ale nie brakuje tego miejsca. Będziemy. Super ten Smart Kids Planet. Idziemy, zjedziemy jeszcze na karuzelę. Druga karuzela ja wiem w życiu. Tak. Na słonie. A patrz, jak byłem Smart Kids spadnie już wystrojone świątecznie. Właśnie, będziemy już teraz jedziemy do sali zabaw, ale do tych takich rysi. Sensoryczne rysi. To jest coś takiego? Wydaje mi się, że jeszcze na Smart Kids Planet jest trochę za mały.
Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents. Zjedliśmy, moi drodzy, i idziemy teraz do pokoju mamy i dziecka, który jest tutaj naprawdę fajny. Dyskryminacja ojców jest. Jest dyskryminacja ojców, naprawdę. Boże, nie kocham. Nie jest to Arkadia, bo Arkadia jest najlepsza. No, Arkadia jest super ten pokój, no. Ale też jest spoko. Fajnie, że w ogóle jest takie miejsce. Edward w ogóle olał ten przebieg. Fajnie, co? On teraz kocha lustra i się wspina i ma rozmowy, prowadzi sam ze sobą. I buziaczki daje. I buziaczki daje, no. Dywan wybrany, moi drodzy. To jest dla ciebie dywan, wiesz? Kupujemy, słuchajcie, dwa dywany. Jeden kupujemy do salonu, a drugi kupujemy do biura. No i wybraliśmy naprawdę bardzo szybko. Taka dziu? Bardzo ci się tu podoba. A zobaczcie, tutaj dalej są świąteczne rzeczy. Ekstra. Fajne bardzo poszewki te, podobają mi się. Szybki shopping, moi drodzy, więc zaraz zamykają w ogóle. Jura właśnie patrzy, o Boże, jesteśmy na Okęciu i słychać samoloty jak lądują. Jak startują. A słuchajcie, ja już zamówiłam nam świąteczny dywanik. Mega ładny w Ham Home. A my słuchajcie, bierzemy dywan taki do nas do domu, ale bierzemy też dywan świat za krat. Bierzemy też dywan. Taki do robienia zdjęć produktowych, ale chyba też, słuchajcie, jeszcze weźmiemy dywanik łazienkowy. Mamy dywan, moi drodzy, i oglądamy nasz wywiad w świecie gwiazd. Powiem wam, że zawsze to jest taki stresik. Niby się wiedziało, co się mówiło, ale jednak no zawsze to jest po prostu taki moment, wiecie, delikatnie stresujący. Dobra, pokażę wam ten dywan. Czekajcie, zapalę światło. Tak wygląda nasz dywan. Powiem wam, że to jest tak miły dywan. To jest model Shaggy. Jak możecie zobaczyć tutaj, nasze kwiaty teraz stoją na naszych stolikach kawowych, dlatego że Edzie non-stop do nich podchodził i wsadzał ręce w ziemię. Więc po prostu przystawiliśmy je wysoko i w ogóle chyba tutaj będzie choinka, chociaż zamówiłam taką choinkę na pieńku. Także myślę, że będzie spoko, ale może być tak za nisko. No a dywan prezentuje się tak. Postawiliśmy sobie tak tymczasowo, żeby cokolwiek tu było, tą pufkę. No nie, to wygląda, tak cieplej się zrobiło. No. Owo. Nie? No. Zgadnijcie, czyj samochód nie był w garażu i kto nie ma skrobaczki. Powodzenia, Ewa. Jadę, słuchajcie, teraz na akupunkturę, ponieważ mam serię 10 zabiegów i mam je każdego dnia. Z wyłączeniem niedzieli, także jadę dzisiaj i będę jeszcze jechać w poniedziałek. Ale kochani, z tego miejsca i z tego, że mam chwilkę, chciałam wam bardzo podziękować. Podziękować tym osobom, które wczoraj pisały do mnie ze słowami wsparcia. Naprawdę dostałam od was bardzo dużo przekochanych wiadomości. Wiem, że te osoby mnie tutaj oglądają, dlatego bardzo, bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Słuchajcie, ja szczerze mówiąc nie weszłam nawet w komentarze pod tym wywiadem, bo gdzieś tam zdaję sobie sprawę z tego, że mamy dużo hejterów. Oni są wszyscy zablokowani u nas na kanałach, ale wiadomo było, że jak się pojawimy gdzieś indziej, gdzie nie są zablokowani, no to będą wylewać swoje żale. Jedyne co, bo moja Asia mi powiedziała, że tam też wy nawiązujecie z nimi dyskusję. Naprawdę z nimi nie ma co dyskutować, dlatego że to są ludzie, którzy chcą w coś po prostu wierzyć. Myślę, że nie ma sensu w ogóle wchodzić z nimi w jakąkolwiek polemikę, dlatego że oni i tak będą wierzyć w to, co chcą. I nie ma w ogóle potrzeby, żeby angażować się w to i tracić swoją energię. Słuchajcie, ja tu jestem dla was, a nie dla nich. I takie sytuacje mi tylko pokazują, że po prostu jesteście super i mnie wspieracie i mam z wami super kontakt i tak dalej. Także naprawdę wiem, że robicie to z troski i wiem, że piszecie też do mnie z troski i tak dalej. Bo ja też sobie zdaję sprawę z tego, że takie komentarze mogą zaboleć, ale ja naprawdę ich nie czytam. I w ogóle się wyłączam od tego. Dla mnie ci ludzie, którzy to piszą, oni po prostu są w bardzo, bardzo słabym punkcie chyba swojego życia, w jakimś takim bardzo ciemnym miejscu i myślę, że jedyne co, to można im
naprawdę życzyć dobrze, bo na pewno im się po prostu to przyda. Także dziękuję Wam bardzo, że piszecie, że mnie wspieracie i tak dalej. Stoję teraz na światłach, także spojrzę się w obiektyw, jeszcze raz Wam bardzo podziękuję. Naprawdę doceniam to bardzo, że jesteście z nami, że nas wspieracie. I kończąc już ten temat, za długo to się nie nastałam na tych światłach, to jeżeli cokolwiek chcecie zareagować, czy cokolwiek zrobić, to po prostu naprawdę proszę Was o to, żebyście życzyli tym ludziom dobrze i żebyście wysłali im miłość, bo pomyślcie sobie, gdzie trzeba być, w jakim miejscu w życiu strasznym trzeba być, żeby mimo tego, że się kogoś bardzo nie lubi, nienawidzi i czuje się mu źle, jeszcze wchodzić i oglądać całą godzinną rozmowę z tymi osobami. To jest istny masochizm i mieć taką ogromną potrzebę po prostu krzywdzenia drugiego człowieka. Myślę, że to musi być bardzo, bardzo smutne i ciemne miejsce. Dlatego przydać tym ludziom miłość i dobro. Także jeżeli cokolwiek chcecie zrobić, to po prostu o nich dobrze pomyślcie. Życzcie im po prostu dobrze. To zawsze wraca. Pamiętajcie, karma zawsze wraca. A ja, moi drodzy, teraz jedę na akupunkturę. Tak jak Wam powiedziałam, jest chwilę po 10:00. Dzisiaj ogólnie mamy taką dosyć intensywną sobotę, dlatego że po akupunkturze wracam do domu. A w międzyczasie Jury musi zmontować swój film. A ja o godzinie 15:00 wychodzę z powrotem, jadę do Ewy, no i jedziemy dzisiaj do Narwila, mamy tam kolację i umówiłyśmy się z Ewą na zebranie zarządu na wyjeździe. Musimy poustalać sporo kwestii dotyczących Moody, także stwierdziłyśmy, że sobie na jedną noc po prostu wyjedziemy, znaczy Ewa to zaproponowała, a ja stwierdziłam, że to jest super pomysł, bo jednak inaczej jest, jak mamy tak dużo czasu dla siebie i możemy przegadać wszystkie tematy i zawsze najfajniejsze pomysły w ogóle nam wtedy przychodzą do głowy, a teraz przez to, że mieszkam daleko i przez to, że Edzio jednak już jest coraz starszy, to mamy tego czasu tyle co nic razem, więc raz na jakiś czas fajnie właśnie trochę więcej czasu z nim spędzić i wiecie, tak wszystko konkretnie ustalić. O 19:00 mamy zaplanowaną kolację, a jutro rano wracam do domku. Dzisiaj Juri będzie mieć noc sam z Edziem, a ja Wam nie będę ściemniać, że cieszę się, że się wyśpię, bo te ostatnie dni były trudne i te noce były trudne, bo Edzio wyjdą ząbki i no nie spałam zbyt dużo od 4 dni. W ogóle wyciągnęłam, słuchajcie, z tamtego roku taką mam wielką kurtkę z Massimo Dutti. Zresztą ta kurtka jest w ogóle świetna. Ona jest taka, zobaczcie, jak kołdra, ogromna. W środku ma naturalne wypełnienie. Jest mega ciepła, jest bardzo długa i jest idealną kurtką na zimę. Pamiętam, że wciąż ją uwielbiałam, bo było mi w niej cieplutko. Ja w ogóle już jestem w tym wieku, że muszę mieć wszystko za tyłek w zimę. Kiedyś się chodziło w krótkich płaszczykach, teraz mam swój krótki koruszek, ale on jest wyłącznie do samochodu. Nie wyszłam w nim na spacer, ani nic takiego, bo bym zamarzła. Także wyciągnęłam sobie dzisiaj taką grubą, puchową kurtkę. Jestem ubrana jak na konkretną zimę, są 2 stopnie. W ogóle takie kurtki, kołdry ja takie nazywam, one są też w tym sezonie bardzo modne. Jak chciałbyście taką kupić, to polujcie w Massimo i w Kosie, bo teraz w sumie jest jeszcze pewnie Black Friday, jak ja to dodaję, więc być może uda Wam się to dorwać z rabatem. Pokażę Wam, słuchajcie, tę kurtkę. Ona jest naprawdę duża, ona wygląda po prostu jak kołdra, ale jest cieplutka i słuchajcie, można się ją tak o tak owinąć, także jest naprawdę super. Jak jesteście z Maryśluchy, to ja Wam naprawdę bardzo, bardzo polecam właśnie takie kurtki. Cześć! Chcesz jeszcze buraka? Nasz syn kocha buraki. Słuchajcie, wybraliśmy przed chwilą chyba z Edwardem muzykę na intro. Właśnie zrobiłam na Instagramie pytanko do Was, czy jesteście na tak, czy nie, ale Edzio do tej muzyki tańczy, także ja myślę, że to on zadecydował w tym roku. A ja, słuchajcie, wróciłam do domku. Bardzo taki produktywny czas miałyśmy z Ewą. Będzie trochę zmian. Wymyśliłyśmy właściwie całą nową strategię firmy. Myszko, chcesz jeszcze buraczka? Dodatkowo rozpisałyśmy kolekcję na cały następny rok. I dzisiaj, jak to oglądacie, jest gigantyczna promocja na piżamy, dlatego że my ci rano wstałyśmy w tych piżamach i na spontanie stwierdziłyśmy, że one są takie piękne, że my bardzo chcemy, żebyście wszystkie je miały. Wiem, że dla niektórych cena jest przeszkodą, dlatego też w ogóle na ten przyszły sezon podjęłyśmy pewne kroki i decyzje. Między innymi zejścia z naszej marży, tak żeby cena dla Was była bardziej osiągalna. Na niektórych rzeczach nie będzie to po prostu możliwe z uwagi na koszty produkcji,
Natomiast mamy po prostu pewne plany i optymalizacje, które chcemy wdrożyć i po prostu chcemy, żeby Mudiby zaczęło być dla Was bardziej dostępne, dla wszystkich Was. Myślę, że o tym Wam powiem na spokojnie kiedy indziej. A teraz, kochani, chciałam się z Wami pożegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, czy ta muza Wam się podoba. I co? Życzymy z Edwardem cudownej niedzielki. Mua, buziaki, pa!